Projekt uchwały w sprawie zmiany granic miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami pojawił się wczoraj wieczorem na portalu kaliskiej Esesji. Kilka dni wcześniej prezydent wydał zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji zmiany granic miasta. Jak czytamy w projekcie uchwały, wyraża się wolę zmiany granic administracyjnych miasta Kalisza poprzez włączenie części terytorium sąsiednich gmin do miasta. I tak Kalisz chce wchłonąć z gminy Nowe Skalmierzyce, Boczków i Mączniki, z gminy Gołchów, Kościelną Wieś 1, z gminy Blizanów, Pawłówek i Warszówkę, z gminy Żelazków, Kokanin, Niedźwiady, część kolonii Skarszewek, Wojciechówkę, Pulko i Szosę Turecką, z gminy Opatówek, Nędzerze, Wszałę i Zduny, z gminy Godziesze Wielkie, Borek, Wolice i Żydów. Liczba mieszkańców wynosiłaby około 110 tysięcy osób, natomiast powierzchnia miasta około 110 km kwadratowych. Miasto uzasadnia, że Kalisz musi się powiększyć, by dynamicznie się rozwijać i jest to ogromna szansa na powstanie silnego ośrodka miejskiego w tej części kraju. Musi miasto myśleć o rozwoju, jeśli chce konkurować z innymi. Poza tym, no tak jak już mówiłam, zwiększą się nam te tereny inwestycyjne, zwiększą się nam tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a i mieszkańcy tych są sąsiednich gmin, które będą włączone do Kalisza, też zyskają, czyli to jest wspólny interes, ponieważ będą miały bezpośredni dostęp do naszej oferty kulturalnej, oferty przede wszystkim placówek edukacyjnych, czyli jest to dla obu stron bardzo korzystne. Miasto przekonuje, że analiza funkcjonalno-przestrzenna wykazała, że na terenach proponowanych do włączenia w granice administracyjne Kalisza trwa ciągły rozwój zabudowy mieszkaniowej, jedno- i wielorodzinnej, co stanowi naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej, a bezpośrednie sąsiedztwo dużego ośrodka sprawia, że mieszkańcy tych sołectw od lat korzystają z jego usług i zasobów i często utożsamiają się bardziej z miastem niż z własną gminą. Wiele z tych miejscowości, jak na przykład Borek w gminie Godziesze Wielkie, jest miejscowością, takim osiedlem domków jednorodzinnych, gdzie bardzo dużo mieszkańców Kalisza pobudowało się tam, ale pochodzi z Kalisza i mentalnie czuje się właśnie związanych bardziej z Kaliszem niż z obecną gminą, w której mieszka. Wszyscy włodarze sześciu gmin, które miałyby utracić swoje tereny w związku z rozszerzeniem granic Kalisza, są oburzeni i przeciwni zamiarom Grzegorza Sapińskiego, a dowiedzieli się o nich z mediów. Projekt uchwały w sprawie granic Kalisza za tydzień trafi pod obrady sesji Rady Miejskiej. Jest to uchwała intencyjna, czyli radni wyrażą swoją wolę, że uważają, że Kalisz powinien iść właśnie w tym kierunku, powinien poszerzyć swoje granice o te miejscowości historycznie i mentalnie związane z naszym miastem. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, da nam to możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami naszego miasta, ale też zwrócenia się właśnie do gmin sąsiednich, o które chodzi, ażeby wyraziły swoją opinię. Dlatego do tej pory nie byliśmy w stanie jeszcze nic zrobić. Ta uchwała, która teraz wejdzie na sesję, da nam tę możliwość zwrócenia się do sąsiednich gmin o wyrażenie swojej opinii. Następnie miasto przygotuje wniosek do wojewody, ten go zaopiniuje i prześle do właściwego ministra do spraw administracji publicznej. Ten wyrazi swoją opinię i prześle pod obrady Rady Ministrów. To ona wyda ostateczną decyzję w ciągu roku od otrzymania wniosku.